to działa coś takiego w taki podobny sposób jak janosik. I do wody. Teraz jest 71, możeśmy kliknęli, że nam przed chwilą nie wzięła, nie? Trochę już jest, ale to dopiero, słuchajcie, początek. Biorę sobie, zobaczcie, belonę, naciskam, że nam belona wzięła, nacisk trzęsi czołem, zobaczcie, mamy aplikację InfoRybka, jest już możliwa do ściągnięcia w Google Play i App Store, więc zachęcam do tego, żebyście co zrobili. Natomiast ja wam dzisiaj pokażę, na czym to polega, pokażę wam to na wodzie, będziemy łowić też belony, także no aktywnie dosyć podejdziemy do tej aplikacji. Podajemy po prostu swojego maila, jakieś hasło wymyślone i się logujemy. No i wówczas tworzy nam się nasze konto, na którym możemy dokonywać pisów, czy ryba bierze, czy nie bierze. Jest dobrze, zobaczcie, jest rybka, piękna, a pierwszy gatunek każdej ryby w każdym roku kalendarzowym wypuszczamy, także i do wody. Zobaczcie, tak to wygląda w praktyce. Na samym początku mamy logo naszej aplikacji. Jak klikniemy sobie na to logo, możemy sprawdzić aktywność ryb na danym obszarze. Na początek mamy, zobaczcie, u góry cała Polska. Oczywiście możemy sobie to zmieniać na różny sposób. Natomiast dzisiaj jesteśmy na belonie, to rzućmy sobie okiem belona 75%, ale bierze. Więcej bierze niż nie bierze. Fajna aplikacja z tego względu, że my możemy sobie naciskać, zobaczcie, że ryby biorą albo nie biorą. Jeżeli sobie wypływam teraz, no i godzinę, dwie łowię i nie ma tej belony, albo nawet jest. Niech jest, niech odprowadza, ale nam nie bierze. Naciskam, nie biorą, zobaczcie, i zaznaczam sobie belonę, że belona nie bierze. Możemy sobie trzy gatunki ryb zaznaczyć, które nie biorą, ale to jest bez sensu, ponieważ nie weźmie mi okoń na przynętę belonową. Ewentualnie mogłaby trotka uderzyć, ale już nie mieszajmy. Naciskam, że belona nam nie bierze. Naciskam, mówimy dalej, ale zobaczcie, dziękujemy. W tym momencie mamy alert, takie powiadomienie, że dziękuję aplikacja nam za to, żeśmy no wrzucili, że ta belona nie bierze. Teraz sobie sprawdźmy naszą belonę. 69%, zobaczcie, czyli w tym momencie dodało nam się to, że ta belona no nam nie bierze, może komuś weźmie. Na mnie w każdym razie. Dobra. I teraz zobaczcie, ta aplikacja będzie przez 2 godziny pamiętać to, że nam belona nie brała. Natomiast ja sobie za chwilę popływam dalej i zacznie się, kurczę, Eldorado. Belona będzie brała jedna za druga jak wściekła. Wtedy sobie po prostu odpalam, naciskam, że biorą. Biorę sobie, zobaczcie, belonę, naciskam, że nam belona wzięła. Naciskam brawo, podziękowali nam, rewelacyjnie, natomiast u was od czasu do czasu może pojawić się taki alert, zrób zdjęcie z tą rybą, którą żeś złowił. To jest dlatego, żebyśmy nie oszukiwali, nie będąc, nie wiem, gdzieś w pracy, w domu, nie klikali, że o, bierze nagle belona, jest jakieś Eldorado w zimie. Czajcie, o co chodzi, nie? Kolejna belonka, zobaczcie, do kolekcji. Ta wpadła na bodziaska. No i pięknie, i to mi się podoba. System sam wie mniej więcej, gdzie jesteśmy, na podstawie raportów z wież transmisyjnych sieci GSM, więc to jest przybliżona nasza lokalizacja, bo o to właśnie w tym chodzi, żeby nie zdradzać tych miejscówek, gdzie konkretnie jesteśmy, gdzie łowimy, a tylko ta aplikacja ma służyć po to, żeby było wiadomo, czy na przykład belona gryzie. Bo słuchajcie, dzisiaj jak z rana pływali chłopacy, pozdrawiam tutaj Adama Cępę, Michała z Władysławowa, oni tutaj pływali i no było źle. Ja wypłynąłem koło południa i zaczęło się fajnie. Zacząłem klikać, że ta belona jest. Zresztą więcej ludzi zaczęło klikać, bo widzę, że było 80 ileś procent. No teraz jest 71, możeśmy kliknęli, że nam przed chwilą nie wzięła, nie? Ale no, było widać, że do południa było słabo. Po południu się polepszyła sytuacja z beloną. I to tutaj właśnie widać. Możecie sobie też sprawdzać oczywiście inne ryby, łącznie z flądrą. Flądra jest 50 na 50, czyli wydaje mi się, że w tym momencie, jak mamy 50 na 50, to albo faktycznie zdarzył się jeden zawodnik, któremu nie brała, a drugi, któremu brała, no i mamy 50 na 50, albo po prostu nie ma żadnych danych odnośnie flądry w tym danym czasie, w którym teraz jesteśmy. Ważna rzecz,
każdy nasz klik, każdy nasz raport jest ważny 2 godziny. Więc w ciągu 2 godzin po prostu nikt nie kliknął w lądry, nie? Sytuacja może się zmienić oczywiście wieczorem, jak ludzie pójdą na surfa, będą klikać, że flądra bierze jak szalona, no i się zrobi wtedy tutaj pomarańczowo, taki orange troszeczkę, jak no taka sieć komórkowa. Co tutaj mamy jeszcze? Zobaczcie, jak sobie naciśniemy tutaj profil swój, no to mamy nasz profil. Tutaj mamy profil akurat Morskiej TV, oczywiście nazwa Morska TV, twoja strona, no to nasza to jest Morska TV.pl. Ma nasze media społecznościowe, czyli nasze YouTube i nasz Facebook. Możemy oczywiście Instagram, Twitter też wrzucić. Mamy, zobaczcie, super user, to wy będziecie mieli po prostu użytkownika. Ja mam super usera z tego względu, że ja to testuję, tą aplikację. Jestem jednym z wielu testerów. To nie jest tak, że ja tutaj jestem jakimś guru, nie? Możemy nacisnąć u góry, zobaczcie, mamy takie trofeum super wspierający, czyli najaktywniejsi użytkownicy aplikacji. Zobaczcie, jestem też tutaj z tego względu, że też raportuję te ryby. Jak wy będziecie raportować te ryby, też się tutaj pojawicie i to jest świetna sprawa. Ponieważ jeżeli my będziemy raportować te ryby, to działa coś takiego w taki podobny sposób jak Janosik, nie? Jeżeli by nikt nie raportował, że gdzieś tam stoją w krzakach policjanci, to Janosik by nie miał totalnie sensu. W momencie, kiedy przejeżdżamy, widzimy raport, składamy, ja złożę raport, to złożę raport i ileś ludzi złoży raport, w tym momencie to się uwiarygadnia się to miejsce i następni już wiedzą, że tam no, coś się dzieje, nie? W tym miejscu. To działa identyko. Jeżeli my będziemy robić te raporty, to ta aplikacja będzie działać. Jeżeli olejemy sprawę, nie będziemy jej instalować, pomimo tego, że jest za darmo, pomimo tego, że nie ma żadnych reklam. Zobaczcie, ona nas nie atakuje jakimiś reklamami, nie pobiera jakichś do nas danych masakrycznych, to ja nie wiem, czemu by jej nie instalować. No można nie chcieć, no dobra. Jak ktoś nie chce, no ale to z drugiej strony niech potem nie psioczy, że no aplikacja wiele mu nie pokazuje. Każdy musi dać tą cząstkę swojej informacji tutaj, czy mu ryba bierze, czy nie. No i wówczas ta aplikacja będzie śmigać rewelacyjnie. Chyba w pół. Możesz. Kolejna nabodziaska, tym razem chyba w pół zatana, bo tak jakoś... Dobra, kochana. No ta się sportowo to chyba nie liczy, zapana w pół, ale zobaczcie, no nie mam żadnych dopałów, jest zwykły bodzias, zwykły, zobaczcie, prosty bodzias i... Więcej. Kolejna, zobaczcie, na naszym pięknym kajaczku. Ja, no, lecę dalej, cały czas łowię te rybki. Trochę już jest, ale to dopiero, słuchajcie, początek mojej zabawy na kajaczku z balonkami. Was zachęcam do tego, żebyście zainstalowali aplikację, bo po prostu warto.